Ja chciałabym się z wami podzielić tym, co dzisiaj przeżyłam z Bogiem, Bogiem Ojcem. Chodzę z Nim od 8 lat, ale wydawało mi się, że mam wszystko załatwione. Jednak bałam się podejść blisko. Była jakaś rana, po prostu niezałatwiona. I dzisiaj Duch Święty mi to pokazał. Bo On jest przecież Duchem Prawdy. Jeżeli my się otwieramy na Niego, to On przynosi tą prawdę. I wiem, że to dzisiaj było uwalniające. Wiecie, ja miałam w ogóle strach przed ludźmi. Ja wiem, że były jeszcze pewne blokady, które nie załatwiłam. I wiem, że to był też duch sieroctwa. Duch Święty pokazał mi sytuację z dzieciństwa, gdzie miałam 6 lat. I mój tata, biologiczny, był Mikołajem na zabawie choinkowej i rozdawał prezenty. I zawołał mnie, żebym przyszła po prezent. Podeszłam do niego i zapytał mi się, czy byłam grzeczna. A ja powiedziałam, że tak, skłamałam. A on powiedział, że nie. I nie dał mi tego prezentu. I wiem, że właśnie tego dnia przyszedł ten duch sieroce. Ja nie miałam relacji z moim tatą. On nie umiał mi okazywać miłości. Na pewno przyplątał się wstyd też, poniżenie, lęk i strach przed ludźmi. Ja wiele rzeczy blokowałam w sobie, nie umiałam tego uwalniać, bo się bałam. Ale dzisiaj to rozwaliłam mocą Ducha Świętego, bo On jest we mnie i On przynosi wolność do pewnych przestrzeni. Ta sytuacja też mi pokazała ostatnio, że nie umiałam brać Bożej łaski. Że ja oczywiście miałam dobre wyznanie, że Bóg jest dobry, kochający. Że dał łaskę, tak? Ale nie umiałam brać, ponieważ chciałam sobie zasłużyć. Własnymi siłami w ostatniej chwili zaczęłam sobie zasługiwać u Boga, bo przez wiele lat byłam nauczona takiej samodzielności, że sobie sama poradzę. Ale ostatnia sytuacja pokazała mi w moim życiu, że tak nie jest. Ponieważ w relacji z Arkiem zauważyłam sytuację, że on chodzi sobie w łasce i nad nim jest wszelkie błogosławieństwo, a ja zaczęłam się starać, wysilać, ponieważ moje potrzeby finansowe teraz wzrosły i nie umiałam brać Bożego błogosławieństwa, bo wydawało mi się, że muszę sobie sama zasłużyć, że teraz dam z siebie wszystko. Doprowadziło to do tego, że się zamknęłam na łaskę, byłam zirytowana, sfrustrowana i zła. I wiedziałam, że coś jest nie tak. Ale oczywiście Duch Święty mi to pokazał. Spokutowałam z tego, odwróciłam swoje myślenie. Wiecie, bo to wszystko nas ogranicza w głowie. Wystarczy, że my się otworzymy na Ducha Świętego i On nam pokaże tę sytuację. I ja dzisiaj dziękuję za Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, że pokazał mi tę sytuację, że złamałam dzisiaj tego ducha sierocego i to wszystko, co inne się przyplątało. Ten lęk, strach, poniżenie i zawstydzenie.
I dziękuję, że właśnie mamy takiego zwycięskiego Boga, że On przynosi wolność w tym temacie. I ja wierzę, że też otworzyła się większa przestrzeń na pewne rzeczy, na rzeczy, które blokowałam w sobie. Oddaję tym Bogu chwałę. Amen.